Cześć, jestem Ada i w tym nagraniu opowiem, jak zbudowany jest artykuł w Wikipedii. W tym celu posłużę się biogramem Grażyny Dąbrowskiej. Pierwsze, co widzimy po wejściu na stronę danego artykułu, jest tytuł główny. Może to być na przykład imię i nazwisko naukowca, naukowczyni, jak w tym przypadku. Jeżeli opisujemy drużynę piłkarską, jest to jej nazwa. Jeżeli opisujemy daną miejscowość, to jest to też nazwa danej miejscowości. Po tym tytule najszybciej wyszukamy dane hasło i to hasło właśnie pod tym tytułem będzie się wszędzie ukazywać. Poniżej znajduje się nagłówek, czyli tak naprawdę krótko o najważniejszych informacjach na dany temat, czyli imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce urodzenia, data i miejsce śmierci oraz krótko, kim dana osoba była i czym się zasłużyła. Z prawej strony widzimy tak zwane infoboxy. Jest to również zbiór najważniejszych informacji na dany temat, często powtórzonych z nagłówka. Infoboxy w biogramach mogą różnić się między sobą, ale też różnią się od tych w artykułach, na przykład o miejscowościach albo o drużynach piłkarskich. Jest to głównie różnica polegająca na informacjach, jakie tam zamieszczamy. Są one naprawdę ważne, ponieważ jeżeli odczytujemy dany artykuł w telefonie, to pojawiają się na samym początku i hasła z infoboxami są też lepiej wyszukiwalne. Następnie widzimy obszerną sekcję z informacjami dodatkowymi, tak, z rozwinięciem nagłówka. W przypadku biogramu będą to informacje o życiu danej osoby. Podzielone mogą być też na sekcje, na różne sekcje, oczywiście jeżeli tych informacji jest więcej. Służy to głównie uporządkowaniu treści znajdujących się w artykule. W innych przypadkach mogą to być informacje np. o meczach i wynikach, które będą zebrane w tabeli, lub opis geografii i ważnych miejsc, historii danej miejscowości. Przy różnych stwierdzeniach w tym artykule możemy zobaczyć takie cyferki zawarte w nawiasie kwadratowych. Są to przypisy, które przekierowują nas do konkretnych publikacji, które potwierdzają wypisane przez nas informacje. Lista tych przypisów znajduje się praktycznie na końcu artykułu. O tutaj. I jest to naprawdę bardzo ważna sekcja, bez której nie może być żadnego hasła w Wikipedii. Ponieważ zgodnie z drugim filarem Wikipedii, informacje zawarte w artykułach powinny być przedstawione w sposób bezstronny, obiektywny i być oparte na wiarygodnych źródłach, które właśnie tutaj wypisujemy. Widzimy przy każdym przypisie takie literki, które pokazują nam, w ilu miejscach został przywołany ten dany przypis, dana publikacja. Nie musimy w każdym oddzielnie wypisywać tej samej publikacji, jeżeli wykorzystujemy ją kilka razy. Wystarczy dać ten sam numerek w każdym miejscu, w którym wykorzystujemy daną publikację. Na przykład tutaj też jest czwórka. Poniżej widzimy sekcję z linkami zewnętrznymi. Tutaj możemy na przykład dodać link do filmiku z wywiadem z daną osobą, albo jeżeli piszemy artykuł o jakimś filmie, to na przykład link do zewnętrznych baz filmowych. Na samym końcu artykułu widzimy sekcję z kategoriami. Kategorie to są takie szufladki grupujące różne artykuły w jakiś sposób związane ze sobą. W przypadku Grażyny Dąbrowskiej są to ludzie urodzeni w 1921 roku. Są to na przykład polscy etnografowie, są to absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli klikniemy na kategorię związaną na przykład z laureatami Nagrody Kolberga,
Zobaczymy listę innych artykułów o osobach, które również otrzymały tą nagrodę. Tak więc kategorie są pewnego rodzaju łącznikiem między różnymi hasłami. W ten sposób możemy po prostu znaleźć inne ciekawe hasło powiązane z tym, które aktualnie czytamy.